ustaliłam takie dwa podstawowe grzechy kobiet i dwa podstawowe mężczyzn. Otóż powszechnie kobiety grzeszą straszliwą zaciętością i pazernością. Nie darują niczego i chcą posiadać wszystko. I to się ten odgrywa się, odzywa się to w ten sposób, że zacięta pani potrafi 10-15 lat 100 razy wypominać mężowi krzywdę, przykrość, jaką mu zrobił 15 lat temu. Setki razy powtarzają. Od tego są wolni mężczyźni. Oni w ogóle nie pamiętają i w ogóle się nie czepiają tak jak kobiety. Powiedział jej, że jest głupia 15 lat temu, nie może mu do dzisiaj zapomnieć, chociaż sama myśli, Boże, jak głupio zrobiłam. Ile razy kobieta myślę sobie, jestem głupia, zrobiłam głupio. I każdy mądry człowiek coś głupiego zrobi, bo nie jest idealnie dobry. Jest dobry ile może, ale nie jest geniuszem dobroci i mądrości. Więc każdy coś zrobi głupiego, no i dobrze, zrobi coś głupiego, on jej powiedział, jesteś głupia, zrobiłaś głupio, ona się obraziła do dzisiaj. I do dzisiaj mu to wypomni, 100 razy nie daruje. Zacięta. A pazerna, proszę Państwa, w moim materiale wszystkie kobiety grzeszą, pchając mężczyzn w materializm. Ponieważ żądają stale od mężczyzn świadczeń materialnych. Słuchajcie, ani jedna kobieta w poradni nie powiedziała mi zadowolona z tego, co zarabia mąż. Wszystkie oskarżają, że przynosi za mało pieniędzy, żeby nie wiem, ile przyniósł. Chcą mieć wszystko, nie wiem, firanki, perfumy, Bóg wie co, i jakieś złote tam, nie wiem, ja tym się nigdy nie zajmowałam, żadnych złotości nie nosiłam poza obrączką, którą musiałam wyrzucić, bo mam skrzywiony palec. Proszę Państwa, kobiety są zachłanne i posiadają. Popatrzcie się, co mają kobiety w szafach. Ja likwidowałam mieszkanie mojej umarłej koleżanki, 2 tygodnie mnie to kosztowało. Żeby wywieźć to, co ona nagromadziła, niepootwierane. 1000 rzeczy nieotworzonych, jakieś zapakowane, piękne serwety, firany, Bóg wie co. Niepotrzebne. Bo potrzeba do życia bardzo mało, naprawdę. Ja żyłam przez 4 lata z jedną szczotką do zębów, nic innego nie miałam. Jeden pasiak i jedną szczotkę do zębów i przeżyłam. I nic nie potrzebuję posiadać. I te kobiety zmuszają, że mężczyźni gonią za forsą. Kobieta jest winna, że mężczyźni są zmaterializowani, bo ona wymaga. Ona chce tego i tego i tego, ba. Nie tylko żona, dziewczyny wymagają od chłopaków. Co prawda, skwitował ten młody człowiek ostatnio w Krakowie do mnie, a dziewczyna kosztuje jedną kawę. Ja mówię, nie przesadzaj. No nie no, trzeba ciucha dorzucić. Ona chce coś mieć i natomiast złapał diabeł, bo jej obiecywał, że jej coś daje. I tak łapie chłopak dziewczynę na to, że gdzieś on bierze do kina, gdzieś wiezie samochodem, coś jej daje, daje, daje. No niech by dał przez siebie zerwane kwiatki, bardzo dobrze, ale ona chce materialnych świadczeń i kłócą się, proszę Państwa. I zanim się rozwiodą, to najpierw rozdzielają mienie i każdy ma swoje konto i ona za nic mu nie da, on jej za nie da, bo mają swoje. I nie ma my, nie istnieje my w małżeństwie i nie nasze konto, nie nasze dzieci. Ona mówi, moja córka, mnie, proszę Pani, to tylko Pana córka, tak, to czemu Pani mówi nasza? A ja urodziłam, nie, proszę Pani, Pani się myli, wcale Pani nie urodziła. Się z Pani urodziło samo dziecko. Pani mogła, nie urodzę, ono by się tak urodziło, bo dziecko powstało w narządzie korodnym kobiety, które stworzył Pan Bóg w kobiecie dla siebie, właśnie dla Stwórcy, bo Pan Bóg stworzył ciało człowieka dla człowieka, ale w tym ciele jest narząd dla niego samego. Narząd rodny człowieka służy Bogu, służy stworzycielami i dlatego nie wolno tym działać nikomu, komu Pan Bóg nie pozwoli. To nie wolno nikomu poza sakramentem małżeństwa. Bo to jest Boży naród, Ojciec Święty nie wahał się mówić o sakrum ciała kobiety. Sakrum ciała kobiety, święte, nazywał to miejsce sanktuarium życia, ją strażniczką życia. Ona ma pilnować, że nikt tam nie wszedł. Więc jest problem wad kobiet i analogicznie wypatrzyłam w tym materiale, który mam, do mężczyzn dwa podstawowe sposoby zachowania, które niszczą małżeństwo, to jest potworne zarozumialstwo facetów,
to już jest absolutnie przekonanie, że wszystko wiedzą i tylko to, co oni wiedzą, to jest prawdą. Baba nic nie rozumie, bo głupia, a on jeden mądry. I potworny egoizm. On sobie, a co mi obchodzi? On się patrzy w telewizor, on rzuci tym telewizorem, bo jest, nie wiem, ktoś gra w piłku i on lubi patrzeć, czy dzieci śpią, czy nie śpią, wszystko jedno. Potworny egoizm, mężczyzna, który w ogóle nie zwraca uwagi na drugiego człowieka, dąży do swoich celów. Natomiast prawdą jest, że lekceważą drobiazgi, nie czepiają się drobiazgów. Ja mam taki scenariusz, przychodzi do mnie pani 3 godziny, opowiada, jakiego strasznego ma męża. Ja bym znał kobietę, bo co pani wzięła najgorszego chłopca. Ach, nie był taki, zmienił się. Ja mówię, proszę pani, to jeśli zmienił w małżeństwie, to może pani go zepsuła. Dobry chłopak się ożeni, jest zły mąż, to co się z nim stało? Taka jest linia małżeństwa. Dobry chłopak, dobrą dziewczyną, po latach zły mąż, zła żona, rozwód. To jest prawda. Degradacja małżeństwa moralna. To zagraża ludzie. Nie żadny ekonomiczny kryzys, nie żadne społeczne złe stosunki, nie żadne to, że państwo się nie zajmuje rodziną. To, że oni nie kochają się, są egoiści. I dążą każdy z nich do własnych celów, a nie do wspólnych. Że nie ma my i dzieci są takie, jakie są.